Cześć Wam. Wziąłem się za czyszczenie skórzanej tapicerki. Powoli to idzie. Szczoteczka brudna. Ale taka ma być. No, efekt też jest. Zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. I sobie porównamy dwie konserwacje skórzanej tapicerki. Konserwację, którą do tej pory stosowałem i konserwację, którą zastosuję przy tym czyszczeniu tapicerki. Tutaj mamy boczek tylnej kanapy, dość bardzo ubrudzony. Tutaj już widać takie bardzo brudne. Zaczniemy go czyścić, ale najpierw sobie przedzielimy na pół, zobaczymy, jak ten środek będzie się sprawdzał. Dobra. Mamy tak, środek czyszczący, środek konserwujący, szczoteczkę do czyszczenia, mikrofibra i ściereczka do... Jeden element mamy wyczyszczony. Jest dość ładnie wyczyszczony. Wszystko praktycznie poschodziło, wszelkie jakieś zabrudzenia. Tutaj trochę odeszło mi farby. Ale to jest... Już wcześniej widziałem taki efekt przy wcześniejszych czyszczeniach. Także spoko, jest to boczek z tyłu od kanapy. On przykrywa poduszkę. Tutaj wchodzi poduszka powietrzna dla bezpieczeństwa i to jest ten boczek. Dla porównania wziąłem tutaj drugi ten boczek i widać różnicę. Jest zupełnie inaczej. Teraz parę słów o tym, kiedy należy czyścić skórę. Skóra nie może być świecąca tak, jak tu jest. Ona jest tutaj świecąca, dlatego że ona jest brudna. Skóra powinna być matowa. Ona jeszcze tutaj się delikatnie świeci, bo ten preparat myjący czyszczący jeszcze dokładnie nie odparował i ona jeszcze ma taką ten, ale po zakonserwowaniu ona powinna być matowa, chyba że konserwujemy skórę jakimiś naturalnymi woskami, tak jak ja to wcześniej robiłem. Teraz stwierdziłem, że spróbuję z Color Looka konserwacji, zobaczymy, jak ona będzie się sprawowała. Ja zawsze czyściłem skórę co jakieś 3 do 6 miesięcy, w zależności ile użytkowałem, ile jeździłem samochodem, z reguły mało, w zależności jak miałem czas i jak ona wyglądała.
Dlatego ta skóra u mnie w samochodzie jest w dość fajnym stanie, nie jest poprzecierana ani nic. Fotel kierowcy jedynie jest tam trochę, zjadł go ząb czasu, ale jest i tak w bardzo ładnym stanie. Różnice widać, na pewno widać różnice między jednym a drugim. Kamera może tego nie oddaje tak, ale jest bardzo duża różnica. Na pewno jeszcze większa będzie różnica, jak się zakonserwuje środkiem konserwującym. I teraz tak, czyścimy, tak jak ja to pokazałem, w jaki sposób czyścimy, szczoteczką, delikatnie, nie naciskamy szczoteczki mocno. Szczoteczka sama swoją siłą docisku ma czyścić. Jeżeli widzimy, że jeszcze jest jakieś zabrudzenie, to wycieramy, nakładamy jeszcze raz środek myjący i myjemy, czyścimy. Konserwujemy dopiero po jakichś 20 minutach, pół godziny, jak ten środek myjący całkowicie odparuje nam z elementu czyszczącego. Czyli jak czyścimy cały samochód, to czyścimy środkiem czyszczącym, nie musi być to akurat z kolor luka, może to być obojętnie co, tylko przeznaczony do skóry. Wyczyścimy cały środek i jak skończymy, zaczynamy na przykład od przednich foteli, boczki, tylna kanapa, boczki. Tak skończymy tył, to możemy przejść do przodu i już zacząć konserwować, bo ten czas już na pewno dość długi upłynął. Jeżeli ja zawsze czyściłem wnętrze, skórę i wszystko, całe wnętrze, mi łącznie z czyszczeniem skóry, myciem całego wnętrza, deski rozdzielczej, szyby, wszystko na błysk w środku autko, to mi wychodziło jakieś 8 godzin, no tak około 8 godzin pracy. To trzeba sobie powiedzieć i to na pewno nie było chwila. To jednak schodzi i to dość długo schodzi. Jak ktoś chce porządnie zrobić, to to czasowo długo schodzi. Tutaj mamy już wyczyszczoną tapicerkę. O, jakiś śmietek się wdał. Wygląda
rewelacyjnie. Wygląda rewelacyjnie, czyściutka. Jakiś już jest odprysk. No jest super. Też jest jakieś takie małe przetarcie. No moim zdaniem wygląda rewelacyjnie. Tak światło pada. Ten fotel kierowcy też już jest zrobiony. Jest tutaj takie zarysowania są. Ale na razie z tym nic nie będę robił. Tutaj są też takie drobne gdzieś tam ubytki tej farby, tak jak tutaj. No wiadomo, najbardziej użytkowany fotel. Tutaj też jest taki trochę wygnieciony, no ale to jeszcze nie ma dramatu. Ogólnie też się prezentuje super po wyczyszczeniu. Myślę, że jest luksus. Dwa słowa o tych fotelach perforowanych. W zasadzie, szczerze mówiąc, nie widziałem nigdy w 607, widziałem albo nie widziałem, kurczę, już nie wiem, chyba nie widziałem nigdy w 607 foteli właśnie perforowanych. Szkoda, że one nie są wentylowane. Jeżeli ktoś widział takie fotele albo podobne w 607, to dajcie znać, bo ogólnie kolorystyka taka wychodziła w 607. Wychodziła, ale nie perforowane. Tutaj gdzieś już coś umazałem, ale nie perforowane. To jest ogólnie kolor szary. To są fotele szare. To nie jest ta bananowa skóra, czy tam kremowa. Tylko to jest po prostu kolor szary. Te dwa elementy są wyczyszczone. To są boczki tylnej kanapy. Pod nimi jest poduszka powietrzna. Tak jak to świadczy to o tym. Obydwa są wyczyszczone preparatem z kolor luka. Właśnie czymś takim. Oczyściłem. Dość fajny preparat, mocny. Pierwszy raz go używałem. I tak. To jest element wyczyszczony i nawoskowany naturalnym woskiem na bazie wosku pszczelego. Jest to wosk, który się dość fajnie nakłada, jeżeli go delikatnie podgrzejemy. Nie wiem, do ciepłej wody wstawimy czy coś takiego. On się bardzo fajnie wtedy nakłada, bo tak to jest twardym woskiem. I przy obecnych temperaturach, gdzie jest tam 14 stopni, tak jak ja mam teraz w garażu, a na zewnątrz jest 1 stopień, no to się go dość ciężko nakłada. Nakładamy taki wosk. Ja czekam 24 godziny i go docieram suchą mikrofibrą, tak żeby go dotrzeć. I on tak wygląda. Delikatnie się świeci, ale w dotyku jest bardzo przyjemny, miękka i taka delikatna ta skóra. Ona się tak, no zupełnie inna jest skóra. Ten drugi element, ten też jest wyczyszczony i jest nałożony preparat konserwujący skóry z kolor luka. Takie coś. Fajnie, bo jest matowa. Taka jak skóra powinna być matowa, ale ona jest taka sztywna, taka twarda i no i mi się nie podoba, jak ta skóra jest po tym preparacie. Dlatego nie wiem, czy nie zrobię znów całego samochodu w ten sposób.
tym woskiem, ta skóra się będzie świeciła przez około 2 tygodnie po tym wosku, aż się cała wchłonie. Najlepiej, jak się nawoskuje taki samochód, to postawić go w słońcu, czy coś takiego, żeby słońce go dogrzało i to się fajnie wchłonęła ta skóra. Także takie takie porównanie dwóch środków do konserwacji skóry. Ja zawsze używałem tego wosku, zawsze go używałem. Nie używałem żadnego innego preparatu tego typu. Tylko zawsze używałem naturalnego wosku na bazie wosku pszczelego. To jest druga puszka. Jak Peugeota mam 5... 6 lat będzie w sierpniu. W sierpniu będzie 6 lat, jak mam 607. Tak, to jest druga puszka w ciągu 6 lat. Bardzo mało idzie tego wosku. Bardzo mało. Taka puszka kosztuje, nie wiem, około 40-50 zł, coś takiego. I ja zawsze skórę woskowałem właśnie tym. Jest minus ten, że ona się tak po prostu świeci na początku, ale przez jakiś tydzień, dwa ona się tak będzie świeciła, potem się robi taka mniej więcej jak ta matowa. Ale jest plus ten, bo jest fajna, mięciutka skóra po tym, a nie jak po tym, że ona jest po prostu sztywna. Wydaje mi się, że to jest po prostu tylko jakiś tam środek do zabezpieczenia przed promieniami UV i tak dalej. A czy on jakoś pielęgnuje i wzmacnia tą skórę, to nie mam zielonego pojęcia. Także taka moja mała dygresja na temat właśnie tych dwóch konserwacji i ja będę chyba bardziej za tym woskiem nadal. Teraz tak, jak czyścimy takimi szczoteczkami, to jest akurat zestawu Skoroluka. Ja stosowałem wcześniej trochę inną szczoteczkę, ale też o bardzo podobnym włosiu. Przede wszystkim przy czyszczeniu nie naciskamy siłą na szczoteczkę. Szczoteczka ma sobie po prostu pracować własnym naciskiem. Tutaj w środku zbiera się bardzo dużo syfu po czyszczeniu takim, tym bardziej jak ja miałem tak brudną tapicerkę po tak długim czasie stania pod folią. Ona się po prostu bardzo zabrudziła. Ja ją czyszczę wodą demineralizowaną, myję. Czyli nalewam sobie wodę demineralizowaną do takiego opryskiwacza i od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu, czyszczę na przykład jeden fotel i ją przemywam. Potem ją wycieram do sucha mniej więcej ściereczką i tyle. Dlaczego wodą demineralizowaną? Dlatego, że wydaje mi się, że jakbyśmy przepłukali normalną wodą, to żeby potem po oczyszczeniu, po wyschnięciu nie powstały jakieś nie wiem, czy to dobre jest określenie, water spoty, czyli że gdzieś tam będą kropki po wodzie w zwykłej, po kamieniu z wody. Teraz mamy szczoteczkę czystą. Przynajmniej nie przenosimy z jednego elementu na drugi tego brudu. I możemy czyścić sobie ładnie i swobodnie dalej. Także tyle Wam chciałem przekazać z czyszczenia skóry. Myślę, że nie ma sensu pokazywania więcej, jak to przebiega proces czyszczenia. Dlatego, że coś tam pokazałem i mniej więcej objaśniłem pokrótce. Ja też nie jestem specjalistą ani jakimś detailingowcem, który mógłby tutaj uczyć Was, jak czyścić tapicerkę. Po prostu to, co wiem, to Wam powiem i tyle. Tak, ja tak robię i tak robił będę. A czy to czasem jest zgodne ze sztuką, czy nie, to jakoś mnie to nie interesuje, bo każdy się może do wszystkiego doczepić. Każdy robi tak, jak uważa i ważne, że efekt końcowy jest taki, jaki jest.
dlatego będę woskował tym woskiem naturalnym, mimo to, że ona się będzie świecić przez jakiś czas. A to dlatego, żebym miał fajną i delikatną skórę, a nie twardą. Także tyle. Może wam pokażę jeszcze, jak się nakłada ten wosk, ale to zobaczymy, czy się wyrobię z czasem. Nie będę wrzucał tego odcinka.